Nie wiem, czy ten kad jest dobrze ustawiony. Wydaje mi się, że chyba tak. W ogóle kojarzysz ten kad? Ktoś kojarzy? <gryw> ja, kto kojarzy, niech się odezwie w komentarzach. Ech, dzisiaj siedzę w miejscu, gdzie zaczynały się pierwsze filmy. Nie wiem nawet, kiedy byłby ostatni film, gdzie tu bo Wydaje mi się, że w późniejszych czasach też tutaj jakiś film nagrywałem. Ale głównie ten kad kojarzy się z pierwszymi filmami. A dlaczego dzisiaj tutaj? Zresztą w ogóle spodziewać się dzisiaj filmu bez montażu. Słuchajcie, czy jest 1 grudnia 2021 roku, piąta rocznica kanału. 5 lat już, tak? Ech, pięć lat, moi drodzy widzowie. Ja naprawdę nie wiem, jak się do tego filmu jakoś zbytnie zebrać. Coś tam sobie myślałem. No, będę mówił bez montażu, więc będzie trochę chaotycznie, ale myślę, że dzisiaj akurat to jest taka odpowiednia okazja, żeby taki film właśnie się pojawił. I to w tym miejscu też. 5 lat słuchajcie jak sobie liczyłem 10 lat spędziłem na YouTubie. Tak. W 2011 oglądałem pierwsze filmy. JJ Jokera, dokładnie mówiąc. No większość wtedy kiedy oglądała, czy W tamtych czasach większość, no to właśnie był Minecraft i głównie JJ Joker. Fajna właśnie koledzy mi pokazali YouTube'a, pokazałem mi JJ Jokera, no i, no i... tak już zostałem. E, ile potem 7 lat już nagrywam. Od 2014 oczywiście już zaczęło się od Minecrafta. Tak, 2014, 2015 rok nagrywałem minecrafta, w 2016 zacząłem vlogi jeszcze na poprzednim kanale i potem w grudniu, gdzie kanał złożyłem we wrześniu, a w grudniu pierwszy vlog się pojawił. Film pod tytułem Kim ja jestem, z obecnie jest head Hedewroku odcinek pierwszy po tej czystce, którą biłem parę miesięcy temu. No, jest na kanale, no jak mówiłem jest tutaj w tym miejscu nagrany, tak właśnie mnie coś działo, żeby dzisiaj sobie tu usiąść i Wam pogadać. Pogadać sobie z mami jakoś. 10 dziad na YouTubie, z czego połowa tego czasu spędza na tym kanale. W to tyle czasu. Znaczy, jak sobie wcześniej o tym myślałem, to jakoś tak ciężko mi było sobie to uświadomić, że to tyle czasu już minęło. Teraz trochę mam tego świadomość, że to szmat czasu jednak. Większość życia, zwłaszcza, że słuchajcie, yy, za parę dni, no nie za parę dni, no za parę tygodni. 23 grudnia mam 20 rodziny. 20 rodzin, Połowa z tego to 10. Połowę życia spędziłem na YouTubie. Matko Bosko. Ja nie wiem, nie ja sobie ostatnio właśnie mówię często, że jestem stary, ale słuchajcie, połowę jeszcze spędziłem na YouTubie. Połowę życia jako widz i jako twórca też. No, połowę tego czasu, połowę życia z 20, 10 spędziłem na YouTubie. zacząłem jako widz. A połowę tego czasu, czyli 5 lat będzie na tym kanale. Zaczynało się od tych vlogów właśnie takich prostych jak ten teraz, gdzie odpowiadałem jakieś pytania tam z różnych kategorii. Na przykład tak Harry Potter, tak Gwiezdne Wojny, tak YouTube. Nawet nie wiem czy ten tak YouTube jeszcze w ogóle jest na YouTube, czy go nie zdjąłem. No ale różne takie inne tego typu filmy były. Potem były te, takie różne problemy z telefonem, bo pamiętam, że e, mój telefon ówczesny był Samsung Galaxy J1, on mi się zepsuł. Ja pamiętam, potem nagrywałem quizy na kompie, rozwiązywałem, bo były wtedy troszeczkę popularne. Rzeczywiście jakoś bardzo, trochę popularności tam miały. E, potem pamiętam, poczytałem telefon od mojej mamy, to był LG chyba K10? Czy to był inny telefon? Bo ktoś z Edge generalnie, moja mama Edgy miała. E, potem znowu ten telefon i coś tam sobie właśnie nagrywałem. Kombinowałem z różnymi rzeczami, robiłem rzeczy w szerokiej maści, e, czy jakieś sensowne, czy bezsensowne. No, e, i tak się to ciągnęło aż do wakacji, bo to e, od grudnia zacząłem nagrywać, no, no tam z jakimiś tam malutkimi przerwami. Pewnie zbliżały się wakacje, to ja wtedy, pierwszy moment, gdzie ja powiedziałem, że nie chcę już nagrywać. Tak, to było e, czerwiec mniej więcej. No, a w lipcu zacząłem nagrywać, wtedy zacząłem nagrywać. E, jeśli ktoś jeszcze pamięta, Wrogi z tak, Wrogi z Jeździłem, po prostu pokazywałem co widzę, tak sobie jeździłem, i to były u mnie wtedy jedne z najpopularniejszych filmów. I na nich się trochę wybiłem. Pamiętam, że zrobiłem wtedy swoje pierwsze day, nawet tygodniowe tylko, gdzie tam trochę właśnie był w Wrogów z ouwera, trochę jakichś innych przekomitowanych rzeczy. Chyba na swojego starego kompa pokazywałem, który daj stoi tam sobie w drugim pokoju, na którym montowałem pierwsze filmy. E, pokazywałem go, właśnie, i jakoś to się stało, że. W sierpniu 2014 dobiłem pierwsze 100 subskrypcji i to był dla mnie bardzo ważny moment. Wiecie dlaczego? Dlatego, że moje poprzednie kanały, dwa, które tam założyłem pierwszy w 2014, drugi w 2015, one dobiały maksymalnie 50-60 subskrypcji. Gdzie mówiłem na tym drugim kanale próbowałem jeszcze vlogów. One były w ogóle fatalne te vlogi, one były jeszcze gorsze, jak ja nagrywałem, chyba jeszcze starszym telefonem, chyba nie miałem też tego Samsunga, tam, tam miałem jeszcze inny telefon, to nie pamiętam dokładnie jaki. To ja nagrywałem to e, pod swoim biurkiem i to tak źle wyglądało, że może też był ten Samsung, już teraz nie pamiętam dokładnie, ale to bardzo się wyglądało. Ja jeszcze tam kompletnie w ogóle mówiłem rzeczy od czapy, pamiętam był taki jeden wrog, gdzie e, ja sobie tak siadłem, odpoję telefon i pamiętam, że wtedy bawiłem się Kocka Kamilego jeszcze, bo no, byłem młody wtedy, zresztą ja w ogóle Kockiego też lubię, mam popakowane teraz w pudłach. Ale miałem, e, miałem przed sobą koło to znaczy, wieżę skotkowego, to był tego Kingdom co się nazywał mniej więcej? Ja to tak wziąłem i zacząłem nie opowiadać taki, taki film zrobiłem kiedyś. Teraz bym takiego filmu nie zrobił, teraz bym teraz bym chyba... nie, nie był na siłach, żeby nie chciałbym takiego filmu nawet zrobić. O, już, już mi się lepiej mówi teraz, zacząłem gadać o czymkolwiek i już mi się lepiej mówi No ale dobra, e, wbiłem te 100 subskrypcji w sierpniu 2017 i wtedy zrobiłem nawet pamiętam game z Ego Hego Pottera. Tak Podoba właśnie coś takiego, że najpierw nagrywałem gierki, jak zacząłem nagrać w vlogi, no to ludzie mówi... Eee, to wróć do giek w gierkach ciepi było. Były takie komentarze. Przez tam pierwszy jakiś czas. I coś czas nagrywałem gierki, chociaż mówiłem sobie, dobra na tym kanale nie będzie gierek. Tak mówiłem, ale tak się koniec końców nie stało. No. Ech, więc no. Jedno mówię robię drugie, no, no ale to często się zdarza przecież. No, myślę, że każdy z was czasami... Ktoś z Was miał kiedyś taką sytuację, że powiedział jedna robił coś innego, bo to się często zdarza, tylko krowa nie zmienia zdania, jak to mówią. No ale robiłem te pierwsze 100 subskrypcji, robiłem tam dalej rzeczy i pamiętam, że chyba wtedy yy, była jakaś próba zrobienia tam jakiejś innej serii. Bo w ogóle miałem też coś, coś takiego, że jak tam jeszcze głównie wrogi, to co jakiś czas robiłem jakąś inną serię, gdzie tam na przykład robiłem jakieś opowiadanie historii, opowiadam o grach też to było, to później. Ale wtedy mniej więcej właśnie yy, był taki moment, że robiłem opowiadanie historii. Wymyślałem jakieś tam historie takie króciutkie i opowiadałem po prostu. Tak, tak po prostu. I, ja robiłem opowiadać historię i, ro, i to robiłem właśnie, tylko robiłem to strasznie nieudolnie. Nie wiem, czy to, nie pamiętam, już teraz, czy teraz przeszło jakiś efekt, czy tam miałem jakiś wzrost subskrypcji? Chyba nie. Chociaż może tam mały wzrost był. No i tam dalej nagrywałem sobie różne rzeczy. Do końca 2017 200 subskrypcji nie wbiłem, w 2018 wbiłem 200 subskrypcji, na początku roku, chyba w marcu mniej więcej. Bo zacząłem wtedy jeździć na koncert i obiem z nich wrogi. I to mnie wybiło. Robiłem vlogi z koncertów. No teraz też jest vlog z SBM Festiwalu, obecnie jedyny taki, bo jeszcze pokasowałem, bo nie jest już to muzyka, której ja słucham i nie chcę, żeby te... Nie chciałem, żeby te vlogi dalej widniały na kanale. No taką decyzję podjąłem. E, to było to. Hmm, nagrałem sobie te vlogi. Nagrałem różne rzeczy. daj Daj te opowieści jeszcze. Przyszły wakacje 2018. Dalej mówię, że może nie. Mówiłem przez większość czasu, że to był najlepszy okres do mojego kanału. Wydaje mi się, że teraz to będzie drugi najlepszy okres. Powiem zaraz dlaczego, ale to będzie na razie, jak na razie drugi najlepszy okres. Może kiedyś będzie trzeci. Teraz jest drugi. Był do pewnego czasu pierwszy, teraz jest drugi. Dlaczego? To zaraz powiem. A ogólnie jeden z najlepszych okresów, bo naprawdę dużo wtedy robiłem, zmieniłem wtedy telefon na Huoya Y7, to był taki dość boost jakości. No nie jest jakoś tak jak teraz, mając Samsunga S21, jeden z najlepszych telefonów jaki jest, ale wtedy to był dość dobry telefon. I wtedy pamiętam, robiłem dużo wrogów, dużo wrogów zowa, dużo wrogów z wyjazdów, no to właśnie wrogi z wyjazdów też często były. Wrogi zowa i wrogi z wyjazdów, dwie rzeczy, które mnie tak bardzo wybiły wtedy. To robiłem bardzo dużo, robiłem je bardzo często, unboxingi też dużo robiłem, ale to one też były związane właśnie z tym koncertami, bo to głównie były unboxingi płyt, które e, były tych muzyków, na których koncerty jeździłem, ale też nie wszystkie, bo na przykład był też unboxing książki Dwa światy dużo mitona Książki wydanej przez Youtubera obecnie twórcy kanału DC Studio, bo byłem jego, jestem jego wielkim widzem, znaczy jego "Style serii, która jakieś istniała o CG mitonie Leniwcu i, I mam obie jego książki, właśnie. To jedną z nich, drugą, dwa światy Duży na Mitona. Zrobiłem unboxing. To też nawet do niego dotarło, on mi nawet komentarz zostawił, powiem wam. Była takie bardzo fajne. No bo jednak, YouTuber, którego oglądam długo, bo to był jeden z moich ulubionych YouTuberów. Nawet w ci był ulubionym. To zostawił mi komentarz. To było fajne. I jeszcze, wtedy najważniejsze. Brodę wtedy zapuściła, właśnie. Pamiętacie, jak brodę zapuściła na całe wakacje? Tak, to miałem w Eksperyment? Nie, po prostu tak sobie chciałem zobaczyć, jak będę w brodzie wyglądał. I uznałem, że przy okazji to wykorzystań będę robił filmy, będę się z tego nabijał. A zrobiłem potem, na sam koniec wakacji się ogoliłem I był film. E, po dwóch miesiącach niegolenia. Znaczy, on najpierw w ogóle przeskładnie miał y, tytuł po dwóch miesiącach golenia. A potem zmieni na niegolenia, bo mi koledzy w szkole powiedzieli, że nie zmienię że z zły tytuł dałem. No taka ciekawostka. Nie wiem, czy ktoś to pamięta, że takie coś było, ale takie coś było. No, potem dalej właśnie, potem właśnie była kolejna seria, jakaś inna niż jej vlogi. To wtedy właśnie opowiadałem, miałem tam opowiadać o grach, i tak dalej. I skończyło się głównie na grach, bo tam był Minecraft, tam był Roll, Red Dead Redemption, bo mnie mój ziom poprosił, że mi się bardzo podoba, Red Dead Redemption, muszę sobie kupić się jakbym okazję. Tam był Warcraft 3, bo Warcraft też bardzo lubię. ja się, ja Warcraft amania, ludzie. Warcraft 3 to była chyba na zgiewkę i potrafię spędzić kilkanaście godzin, nawet więcej niż w Minecraft i Roll. Mimo, że to moje dwa tytuły. Od kiedy tylko pamiętam, bo no, Minecraft był pierwszą grą, którą ujrzałem w literacie, potem właśnie ROI i one tak... W Minecrafta tak gram 10 lat, 29 9. Są dwie gry, w które gram najdłużej i dalej w nie gram. E, tam był jeszcze Fortnite, bo ktoś mnie o to poprosił. I tak z filmów, to pamiętam, że był Dragon Ball, bo też mnie kolega nie poprosiła o taki film. A ja często robiłem filmy na temat, gdzie mnie jakiś znajomy poprosił, często tak robię, ale nie miałem z tym żadnego problemu. Miałem jakiś temat przynajmniej. Pamiętam, że zrobiłem też taki film. o um, Opowiedziałem Historię Halloween i szczerze, taki film mógłby teraz zrobić. I zakład do mojego kontentu, bo to też filmowo trochę, więc mógłbym takie coś też zrobić. Dajcie znać przy okazji. I pamiętam, że zrobiłem też cztery ciekawostki Harry Potter, W ogóle Harry Potter i u mnie się tak często przewijały, Harry Potter częściej. Teraz bym raczej powiedział o części Gwiezdnej Wojny. Gdybym był w takim momencie, jakim byłem wtedy, że po prostu opowiadałem o tym, o czym chcę opowiadać, co lubię, co mam za jawę, bo wtedy bardziej Harry Potter, Harry bardziej przyróciłem się na Gwiezdnej Wojny. Ale Dajcie są moje dwa ulubione uniwersa filmowo-książkowe. Myślę, że chodzi tutaj z powodu do przyszłości, bo też bardzo lubię, ale tam to uniwersum też nie jest jakieś takie bardzo zbudowane. Gwiezdne Wojny są najbardziej zbudowane, co mnie mega cieszy, bo tam dużo tego wszystkiego jest. W Harry Potterze mi tego brakuje. No, ale były takie materiały, właśnie na moją się te ciekawostki. Ok, Harry Potter, to tam. Yy, Tych ty materiałów z Harry Pottera jeszcze dalej są. Więc ich trochę pokasowałem Pamiętam, że będą robiłem jakiś taki film z teoriami o gwiezdnych w o epizodzie ósmym. Coś tam mówiłem. Yy, jakieś teorie w epizodzie ósmym jakieś wymyślone. Nie wiem, czy nawet nie były jakieś teorie, które gdzieś churały po internecie. Ale po prostu powiedziałem taką. Yy, zrobiłem recenzję epizodu dziewiątego. Czy ona dalej jest na kanale? Nie, chyba. Chyba nie ma. Ale spokojnie jeszcze opowiem o nim, bo szykuję się na, za jakiś czas. Hederspekcja na pewno, zresztą teraz mamy grudzień i tak powiem, że głosowaliście jakiś czas temu, czy ma być Harry Potter, czy Gwiezdne Wojny. Nie powiem kto wygrał, dowiecie się tego niedługo, e, ale no, któreś z nich będzie, Harry Potter, Gwiezdny Wojny, a jak jedno będzie w grudniu, to drugie będzie w przyszłości na pewno. No ale grunt, że te materiały się nie przewijały, Harry Potter, Gwiezdny Wojny e, i właśnie wtedy zrobiłem też ciekawostki, Harry Potter, na akurat dość dobrze stały. No i potem znowu kolejna seria się zamknęła i tak sobie to szło, ja robiłem vlogi, też z koncertów i nie tylko i pamiętam, że jak 200 subskrypcji wbiłem w marcu 2018, 300 wbiłem w lipcu, nie pamiętam kiedy wbiłem 400, ale chyba to było około października, listopada, w styczniu 2019 wbiłem 500, tak, no pamiętam, że tak, to było takie coś, że no w grudniu już nie udało się dobić, dobra, to robię dwutygodniowe day w styczniu, tam feje poświęciłem na to i wbiję Tak. Ja byłem jakieś dwutygodniowe day Tak, byłem w takim momencie, że mogłem robić daily. Tak, Raz było tygodniowe, raz było dwutygodniowe. Mam wrażenie, że chyba jeszcze jakieś inne było, ale nie jestem pewna. chyba było jeszcze jakieś inne day. Musiałem sobie przypomnieć. Ja też nie wszystko pamiętam jeszcze, ale... Zresztą ja teraz w tym momencie, do widzowie, ja po prostu lecę początek filmu ja tak nie wiedziałem zbytnio, co mam powiedzieć. Teraz po prostu opowiadam, co, co mi przyjdzie do głowy. I sam żebyś tą, miał tę historię jakoś tak, y, całą kanału wam jakoś tak streścić, i coś dorzucić, że nigdy tego nie wiem. Bo tak robiłem jakieś, już jakieś streszczenie historii. Tak, robiłem rok temu. Bardzo nieudane. Y, bo tam siadłem chyba na 5 minut, coś tam powiedziałem, a potem zrobiłem po prostu y, zbiór kadów. A wygodnie mi teraz jest tak, wygodnie mi po prostu wam opowiadać. 14 minut. Dobrze jest. Będzie w pół godziny filmu około. Najpierw 2019. Już osławiony przeze mnie w wielu materiałach gorszy moment w życiu, tak. Tak, w marcu, gdzie już w styczniu wbięte 500 subskrypcji, w marcu postanowiłem robić fabuły, ale właśnie no przed kwietniem i u mnie się zaczęło gorzej dziać. Czyli końcówka marca, początek kwietnia to się u mnie zaczęło gorzej dziać. W filmie wyjaśniającym wam, wam o tym mówiłem, chyba nawet konkretnie powiedziałem, właśnie, yy, że to był właśnie koniec marca, początek kwietnia. No przyszły te fabuły, zrobiliśmy dwie, te wszystkie przewróżne i tak dalej, i tak dalej. No. Jak to, było w kwietniu nie było żadnego filmu, w maju były dwa, dwie fabuły: film o przyjaźni, film o samotności. W czerwcu nie było nic, w lipcu był ten monolog, coś, co robić, kiedy jest źle, jego już na pewno nie ma. W sierpniu nie było nic, potem był głos młodzieży, eee, czyli te ta, 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 ta audycje radiowe. Eee, potem było co? Potem jeszcze jakieś tam drogackie, były te wszystkie monologi smętne. Monolog nie poddałeś, matko i jak ze mną było źle wtedy, że ja taki film potrafiłem zrobić. Jeszcze jak mojego kolega poprosiłem, żeby pojechał ze mną do lasu i nagrywał mi to. Jeszcze, to był tak szary dzień, to był tak kompletnie szaro, a ja jeszcze dorzuciłem efekt VHS, który jeszcze bardziej przeszarzył ten film. Dorzuciłem jeszcze, ee, nie wiem, smutną muzyczkę dorzuciłem, to był kompletnie smutny film. Jeżeli ktoś wtedy po tym filmie nie, nie wiedział, że coś ze mną jest nie tak, no to naprawdę, no to był ewidentny sygnał. Ale przed 2020, który miał być poprawą jakąś. No, ale w ogóle z subskrypcjami, nawet nie pamiętam jak to stało. ile w tej subskrypcji miałem, nie wiem, 600? 700? Coś takiego było mniej więcej, pamiętam. Bo 800 wbiłem na początku tego roku. To pamiętam. Mniej więcej, że na początku tego roku wbiłem 800. Ale nie pamiętam, kiedy wbiłem 600-700. No, to może właśnie ten moment, że ja tak nie pamiętam wszystkiego. Szczerze wam powiem przez tą zamkę, to ja tak pamięć mi trochę moja. W sensie nie pamiętam dokładnie tak, właśnie subskrypcji. Pamiętam te przed tym gorszym okresem, że kiedy wbiłem dokładnie. Kiedy wbiłem 100, kiedy wbiłem 200, kiedy wbiłem 300. 400, właśnie nie pamiętam. A to mój był mniej więcej październik stopa 2018. 500 pamiętam też jeszcze, ale potem już nie pamiętam kiedy wybiłem 600, 700, Tego już nie pamiętam kompletnie. No ale 2020 miał przyjąć jakieś zmiany, ale w 2020 to było tyle mieszania się, tam były różne rzeczy, no były te, unbox te miniaturki takie pikselowe, które z zrobiliśmy, były te miniaturki takie poszarzane. Nie wiem co myśmy w ogóle myśleli, teraz mamy ładne miniaturki, te takie z tym rozmazaniem, bardzo ładnie wygląda, mi się podoba. Nie wiem czy myśmy takie wtedy robili. Nie pytajcie, nie, ma, nie znam odpowiedzi. Odpo 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 w ogóle wciśnięcie nobiego na kanał. Jeszcze tam jak te fabuły były, to ja chciałem tych swoich kumpli tam jeszcze, których fakt, no widzieliście czasami na filmach, ale jednak to był mój kanał. E a i chciałem tak zrobić, że to nasz wspólny kanał, w tym drugim chciałem być wspólny kanał. No mieszania było tego bardzo dużo. E no i potem ta właśnie przerwa, e to był tak, bo ja od stycznia do maja robiłem w 2020. Potem powiedziałem dobra nie robię, bo nie wiem co robić. No i wróciłem w lipcu. Tak, w lip to jest w ogóle taki miesiąc powrotów. W 2020 wróciłem w lipcu, teraz też wróciłem w lipcu. Pierwsze podejście o kontaktu filmowego, nieudane, ale pamiętam, że zrobiłem wtedy taki film Historia Fantazy. To jest też fajny film, też mógłbym wam zrobić. Wydaje mi się, że byłby ciekawy. Te wszystkie już tam... No ale były tam już te topki, które... Topki są nie, topki to już nie jest, nie są te czasy. Chociaż topka 10 lepszych kilóczek czasów była spoko. Mógłbym ją też zrobić, bo zrobił ją to lepiej i jakościowo, wydaje mi się teraz. Mógłbym też zrobić. Jak sobie myślę. myślę? Kurde, ja tyle filmów kiedyś zrobię takich, które mógłbym sobie teraz przerobić. No, bo znalazłoby się kilka takich filmów, które fajnie byłoby zrobić teraz w odświeżonej wersji. Trzeba będzie nad tym pomyśleć. E. No i były te właśnie wszystkie te filmy, tam 10 odcinków powstało tej hematografii, potem wrzucanie tutaj fabuł w Minecrafcie, nie wiem dlaczego, w sensie... No spoko, yy, nagrywam fabuły w Minecraft, to wam mówiłem wielokrotnie. I mój kolega, który właśnie z nim robiłem te fabują, zaproponował Ej, to jest sezon o tobie, wstawię go na swój kanał, bo i tak nic u Ciebie nie ma i wtedy nas na, na podbustujesz Mimo tego, że yy, mój kanał był trochę w dole, to ja tak miałem lepsze statystyki niż yy, na tamtym kanale. Nie, nie nie żadne obrazo, to tak po prostu było. I no, wstawiłem. ale nikt tego nie oglądał. Nie wiem, to. Tam... Jak teraz filmy mają spokojnie, nie wiem, 30-40 świateł, mimo wszystko, po, po już takim odbiciu się trochę, nie licząc Sao. Sao. ma mało, ale to tam. Ja wiedziałem, że Sao będzie mieć mało wyświetleń. No, to tam sięgało wszystkie filmy do 20. Nie, chociaż kilka odcinków sięgało tam chyba 60-70. Iwan Krzysiek na 20. Ja potem ten film pokazowałem. Potem coś tam w grudniu, jeszcze kombinowałem, żeby coś tam jeszcze do końca wogowego, ale 2020 się skończył. I przed 2021. Rok najważniejszy. Tak. Ech, dlaczego najważniejszy? To właśnie powiem. Zaczęło się od tego pomysłu, że będę wrzucał filmy z miesiącu, bo na więcej pomysłów nie mam. Tak, w styczniu filmem było chyba zapowiedzenie drugiego kanału, bo hedematografii przesunę osobny kanał, Prowadziłem to było drugie podejście do kontentu filmowego, zrobiłem ile filmów. Trzy. Znaczy nie. Jeden film to jest. On cały czas siedzi. To jest przemontowana wersja Before the Dark Times. Przerobiona na polską. I on dalej jest. on jest fajny. on może być. Chyba taki film jeszcze trochę porobię. Ten kanał dalej stoi. I sobie czekasz, że ja tam coś wrzucę Ale były dwa filmy z koncentru filmowego. Tam był. Jeden był ciekawostki gwiezdno Drugi to był. Na Dzień Kobiet. To było opowiedzenie o kobietach z Gwiezdnych Wojen. Tam z Legend opowiadałem kilka sitanek. Mm, kilka Lady Sith. Dokładnie mówiąc. To był spoko. Było spoko, ale zrobiłem dwa filmy, a obycem więc no, ale coś było nie tak. Tu wrzucałem raz w miesiącu, to mówię w styczniu, bo zapowiedziałem kanał kedematografia. W lutym był wrok wyjaśniający jakiś, ale to on był totalnie słaby, tam nie powiedziałem nic jakiegoś konkretnego. W ogóle taki konkretny, to mogę powiedzieć ten ostatni. On ma chyba numer Hedework 26, jeżeli się nie mylę, albo 25. Nie, nie 25 z festi Festival 26 to jest e, ten wyjaśniający. On jest spoko. Jego można oglądać, tam naprawdę w miarę powiedziałem. E, i co teraz? Zrobiłem to. I potem, w takim razie, tak. W marcu był taki wrog, gdzie po sobie ujęcia zimą, tak, chciałem wrócić do takich ładnych kadrów, jak byłem kiedyś, ale to się jakoś nie sprawdziło. W kwietniu się załamałem znowu i powiedziałem: Dobra, wrócę jak będę zdrowy. I rzeczywiście jak się stało. Tak. Od maja zaczął się poprawiać. W lipcu byłem już w stanie robić filmy. I zacząłem kontent filmowy. I teraz, tak, powiedziałem Wam, że 2018. Był drugim, najlepszym okresem. Znaczy, powiedziałem najpierw, że był najlepszym, teraz jest drugim. Dlaczego? Bo teraz jest najlepszy okres. Słuchajcie, od lipca, prawie nieprzerwanie, z jednym, chyba dwoma wyjątkami, jest film co najmniej raz w tygodniu. Tak jak kiedyś było. I mam teraz co opowiadać. Słuchajcie, jeżeli chodzi o vlogi, to ja miałem często coś takiego, że vlogi spoko, ale brakowało mi czegoś w tych vlogach. W sensie, dla mnie to było za mało. Chciałem mieć ciekawsze rzeczy jakieś. Ale vlogi były dla mnie za mało ciekawe. Nie wiem, skąd to myślałem. Miałem a tak zaśmiałem, przy kontekście filmowym na początku miałem takie myślenie, że a może to nie jest kierunek, w którym ja chcę zmierzać, może ja chcę być w innym kierunku. No ale yy, jednak to myślenie się wyłączyło w pewnym momencie i zacząłem robić to. Może tego się potem bardziej swobodnie zacząłem robić, to po swojemu, bardziej tak gadać jak ja, jednak odnalazłem się w tym i dobrze idzie. Dobrze idzie. Yy, I cóż. Hmm. Teraz, jeżeli chodzi o statystyki, jest. Nie dobrze. No dobrze. Nie jest jakoś bardzo super, bo nawet statystyki mam już za sobą. To jest 2018, gdzie filmy miały spokojnie po 300-400 Teraz różnie. Są filmy które mają 1000, jak recenzja Arkane, albo wrok motoryzacyjny, albo Unboxing ma 500, a są filmy, które mają tam, nie wiem, sięgają do tej setki, mniej więcej, ale jest dobrze. Są filmy, a nie mam o czym opowiadać. Zbierają się nowi widzowie, którzy są zajawieni filmami tak jak ja, jest was coraz więcej. Jesteśmy coraz bliżej, pewnego tysiąca Chciałem pić go do dnia dzisiejszego, nie udało się, no trudno, w mam jeszcze na to cały grudzień, może się uda w roku, jak nie, no to dobra, w styczniu coś zrobię i będzie. Tak jak zrobiłem to w 2019. Ech, więc dlatego ja uważam, chociaż może, może trochę niesłusznie, że najlepszym okresem jest ten obecny moment. Dlaczego? Bo znowu jest ze mną dobrze, w końcu, po długim czasie, dwa lata, jednak jest trochę czasu. I mam w końcu jakiś porządny content. Znowu jałem się YouTube'em. Robię super rzeczy. Mam coś konkretnego. Mogę w końcu powiedzieć, że nie że wloguję o wszystkim i o niczym, tylko że opowiadam o filmach. Mogę powiedzieć w końcu, że robię coś konkretnego na tym YouTubie. To jest super. Ja się z tego bardzo cieszę. Brakowało mi tego. Brakowało mi tego, żebym mógł powiedzieć, że jestem jakiś konkretny w czymśkolwiek. Jestem. Jestem. Wrzucam filmy raz w tygodniu co najmniej. Wy się zbieracie, komentujecie. Właśnie jesteście te, teraz widzowie. Mając to właśnie możecie bardziej komentować. Możemy więcej w interakcji wchodzić. Możemy bardziej w komentarze. Teraz w komentarze to jest dużo tam w komentarzach się dzieje. Często właśnie odpisuję na komentarze i jest jakaś, jakiś założeń dyskusji nawet. No, nie nie czy była jeszcze jakaś taka wielka dyskusja, jak no bardzo pamiętał, ale jakieś tam dyskusje powoli się budują. Dobra, 23 minuty. Właśnie nagadałem. Nie wiem nawet, co ja dokładnie tu powiedziałem, a czego nie. Po prostu gadałem, gadałem i gadałem. Ech, bo powiedziałem w miarę historię, powiedziałem, co myślę. I na końcu najważniejsze. Chciałbym wam podziękować, drodzy widzowie. Chciałbym wam podziękować. Nie ma, że w tym momencie byliście. Czy przybyliście na początku kanału jesteście dalej? Czy przybyliście na początku kanału i was nie ma? Czy przybyliście z kontentem filmowym? Czy przybyliście w momencie jaki jest gorzej? Dziękuję, że jesteście. Albo że w ogóle byliście w jakimkolwiek momencie. Bo może że jest też, też tak, że część widzów przybędzie na ten film po prostu, żeby zobaczyć, co u mnie. Znaczy, zobaczą film, to już 5 lat, bo tak ten film będzie patrzenie na tytuł, i mówią: O, co jest film na 5 lat. Zresztą jestem z może wbiję. Mogą takie osoby być też. Także dziękuję każdemu, kto kiedykolwiek zostawił łapkę w górę, kto choćby z jakiegoś czas był subskrybentem, jakiś komentarz napisał. Dziękuję każdemu, kto jakkolwiek dołożył cegiełkę do tego, że ten kanał istnieje. Dziękuję wam wszystkim. Dziękuję, bo no, jak zaokładam ten kanał się w nie wierzyłem w to, że się uda. Ja w to nie wierzyłem. Przez to właśnie do kanały. Ja mówiłem, do no ale 60 dobiłem, no jak dobije sto, to będzie super. I zanim dobiję tę stówkę, ja się chciałem poddać. Tak. Czerwiec 2017. Chciałem zamknąć kanał, a w sierpniu wbiłem 100 subskrypcji. Warto, warto, zawsze warto widzowie. Zawsze warto próbować. Nawet jeżeli wydaje się, że jest ciężko, zawsze warto. Zobaczcie. Ja się martwiłem, że nie wbiję stówy. Poczekałem chwilę, walczyłem dalej i wbiłem stówę. Podchodzę teraz pod 1000 subskrypcji. To nie jest może dużo, ale jak dla mnie to jest bardzo dużo. Ja chcę zrobić ten 1000 subskrypcji no i dalej będę robił, żeby ten 1000 subskrypcji wbić. Dlatego dziękuję Wam jeszcze raz za to, że jesteście, że razem tutaj ten kanał tworzymy, no bo bez Was tego kanału by nie było. Jeżeli też, tak, jeżeli ktoś z Was był w tym gorszym okresie i czekam na jaki powód, no to ten powód w końcu nas to też dziękuję za to. Dziękuję za w ogóle wsparcie, jakiekolwiek, bo też były momenty, gdzie Wasze wsparcie otrzymałem, a potrzebowałem go. Dziękuję Wam bardzo. No i to chyba tyle. Chyba my się tyle możemy. No, nie wiem, czy to jest jakiś dobry pomysł na świętowanie tego dnia. Myślę, że jest to. Według mnie najlepszy sposób, jak ja mogę się po stół, odpalić telefon i gadać, bo chyba po to tu jesteśmy, bym ja gadał, a wy mnie słuchacie, tak myślę. Ech, także cóż, ten film widzicie prawie do 18, nagrywam go, jest godzina w pół do 12:00 także wstawię go spokojnie na 18:00 i pogadamy sobie w komentarzach zapewne i cieszmy się, że dalej tu jesteśmy, tworzymy taką społeczność, może nie jakąś wielką, a jakąś tam społeczność tworzymy. Ktoś się na pewno będzie rozrastać. Bo ja się jeszcze z tego, że to nie wybieram, chciałbym dobić 10 lat nagrywania. Jest to się wykonalne. Myślę, że na, 10, na kolejne 5 lat jeszcze mi stać. Zwłaszcza teraz mam kontent filmowy. A filmy, co chwilę powstają. Nawet jeżeli już nie będę miał czego steszczać. to zawsze będzie to zrealizować, bo nowe filmy będą w kolejce. A zawsze mogę jeszcze opowiadać o czymkolwiek. <laughs> Może się przemogę i zacznę to robić tak jak dawniej. Tego nie wiem, zobaczymy. Także to tyle. Widzimy się już niedługo w kolejnych filmach, bo będą te filmy. W grudniu będzie dużo. Akurat jest tak, że z pewnych powodów muszę być w domu, więc mogę dla Was nagrywać. Także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!